Dzień dobry, dzień dobry. Moje drogie katoliki, moje drogie dzieci, cieszę się po prostu jak szczerbatę na suchary, że możemy się po raz kolejny spotkać w elementarzu. Zaczynamy dzisiaj wielką, ogromną, bardzo ważną serię, więc po prostu zapraszam na nowy odcinek. Moi drodzy, moi kochani, bardzo serdecznie Was witam w tej naszej kolejnej lekcji. Zapraszam do ławek i będziemy się uczyć. Kochani, zgodnie z już bardzo dawno złożoną obietnicą, chciałbym się wreszcie zająć w elementarzu Eucharystią. Będzie to prawdopodobnie bardzo wiele odcinków, dlatego że nie chciałbym się z tym spieszyć, nie chciałbym jakoś takich robić też wielkich, ogromnych po prostu całości, tylko sobie krok po kroku, fragment po fragmencie, słowo po słowie, gest po geście, przedmiot po przedmiocie, przejdziemy przez Eucharystię, przez jej liturgię, przez to, jak ją przeżywać, co tam się dzieje, jakie są znaki, co one oznaczają, skąd się wzięły i tak dalej. Więc prawdopodobnie w tym temacie spędzimy kilkanaście albo i kilkadziesiąt najbliższych tygodni, zajmując się jedną z najpiękniejszych rzeczy na świecie. Kochani, dzisiaj taki odcinek, który będzie bardzo prosty, ale myślę też, że bardzo potrzebny. Czyli chciałbym zacząć oczywiście od tego wszystkiego, co przed mszą. Nie będę wam dawał oczywiście żadnego takiego wykładu historycznego, jak się Eucharystia kształtowała i tak dalej. To są rzeczy oczywiście może i ważne, ale które też sami możecie znaleźć, a myślę, że one nie są najważniejsze, bo najważniejsze jest to, co mamy w tej chwili i to, jak Pana Jezusa spotykać na Eucharystii. Więc zajmiemy się, kochani, dzisiaj przygotowaniem do mszy świętej. Będzie po prostu kilka punktów. Przemyślcie je sobie, zadajcie sobie pytanie, czy tak się przygotowujecie, czy to jest dla Was pewnego rodzaju proces. Nie mówię, że te wszystkie rzeczy, które tu powiem, to są jedyne. Jeżeli ktoś ma oczywiście też własne sposoby, jak najbardziej. Natomiast powiem Wam o pewnych rzeczach koniecznych, o pewnych rzeczach oczywistych i o takich pewnych duchowych przygotowaniach. Kochani, najpierw coś takiego, co nazywamy przygotowaniem dalszym, albo tak zwanym przygotowaniem ogólnym. I to jest bardzo prosta rzecz, ale bardzo ważna rzecz. Kochani, przygotowanie najważniejsze tak naprawdę do Eucharystii to jest czyste serce, czyli przychodzenie do Pana Jezusa, o ile to jest możliwe w danym momencie, a miejmy nadzieję zawsze jest to możliwe, no z sercem wolnym aktualnie od jakiegokolwiek grzechu ciężkiego. I tak naprawdę najważniejszym przygotowaniem do Eucharystii jest po prostu spowiedź przed Eucharystią, oczywiście jeżeli jej potrzebujesz. Bo jeżeli nie masz grzechów ciężkich, jeżeli trwasz w łasce uświęcającej, to oczywiście jakby nie trzeba tej spowiedzi specjalnie szukać. Ale jeżeli tak jest, że jakiś grzech zatrzymuje Ci drogę do Pana Jezusa, to bardzo warto i to jest najważniejsze przygotowanie do mszy świętej. Po prostu jak najszybciej się wyspowiadać po to, żeby móc do Eucharystii przystąpić w pełni. Nie chcę powiedzieć, kochani, że Eucharystia bez przyjęcia Komunii Świętej jest zupełnie nieważna czy nieistotna. Oczywiście, że nie. Cały ten sakrament, cała ta liturgia ma znaczenie i oczywiście kulminacyjnym momentem jest to, że się jednoczymy z Panem Jezusem. Ale warto nieustannie jakby w takim kluczu sobie myśleć, że jakby jeżeli mam się przygotować, to chcę się przygotować właśnie tak. Czyli żeby mieć serce gotowe. I tylko jedna taka uwaga praktyczna. Bardzo Was proszę, nie róbcie czegoś takiego, nie stosujcie czegoś takiego, nawet jeżeli jest taka praktyka w Waszej parafii, że po prostu idziecie na mszę świętą, no i jesteście w stanie grzechu, no i akurat jest tak, że jeden ksiądz odprawia, a drugi ksiądz spowiada, no i Wy jesteście na tej mszy świętej i na przykład przez pół mszy świętej stoicie w kolejce do spowiedzi i się spowiadacie. Kochani, de facto i nie oszukujcie się, w ten sposób zasadniczo nie byliście na mszy świętej. Ja wiem, że tak prawnie można powiedzieć, dobra, byłem i zaliczyło mi się, ale myślę, że już wiecie i mam nadzieję, że macie takie serca, że to zupełnie nie o to chodzi. Kochani, to są dwa osobne sakramenty. Trzeba pójść do spowiedzi świętej albo przed mszą świętą, czyli jeżeli ksiądz spowiada przed mszą świętą, no to po prostu pójść przed mszą świętą i się wyspowiadać przed godziną rozpoczęcia, ewentualnie po prostu pójść w inny dzień, pójść tylko i wyłącznie na sam sakrament spowiedzi. I proszę, kochani, nie tłumaczcie się tym, ale u mnie ksiądz spowiada tylko podczas mszy świętej. To albo iść do innego kościoła, albo poprosić swojego księdza o spowiedź poza mszą świętą. Kochani, generalnie, mówiłem wam to już wiele razy, uważam, że nie powinno się w ogóle spowiadać w trakcie mszy świętej. Co innego oczywiście, że to jest jakaś osobna kaplica i tam są tylko ludzie do spowiedzi, którzy nie są tak naprawdę na mszy świętej, tylko przyszli do spowiedzi. Ale taka spowiedź właśnie, że gdzieś tam z tyłu w kościele stoją konfesjonały i się spowiada w trakcie mszy świętej, uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo zła praktyka. I też dokumenty kościelne jakby sugerują takie rozwiązanie, żeby tego nie robić. Więc kochani, tak,
Dalsze przygotowanie do Eucharystii to jest spowiedź święta, ale proszę Was, poza Eucharystią, przed Eucharystią i jeżeli tylko możecie, zawsze idźcie na mszę świętą, jakby przygotowani, no właśnie, duchowo, w tym sensie, że oczyszczeni z grzechów przez tamten sakrament. Czyli krótko, najlepszym przygotowaniem do sakramentu mszy świętej jest sakrament spowiedzi, czyli sakrament Was przygotuje do tamtego sakramentu. Jeżeli oczywiście nie potrzebujecie spowiedzi, bo nie macie grzechu ciężkiego, no to jasna sprawa. I teraz, kochani, kilka jeszcze takich uwag o praktyce też i o pewnym myśleniu o Eucharystii. Po pierwsze, jeżeli chcesz się przygotować dobrze do Eucharystii, to spróbuj ją umiejscowić w swoim dniu. Czyli nie tak, że jest to jedna z czynności, która jakoś się tam może kiedyś wydarzy, zobaczę, kiedy będę miał czas. Nie. Kochani, to jest, powinno być dla chrześcijanina, szczególnie kiedy oczywiście mówię o Eucharystii niedzielnej, najważniejsze wydarzenie tygodnia. Dla każdego, kto kocha Pana Jezusa, kto kocha Pana Boga, kto chce z Nim budować bliskość, to nie jest żaden obowiązek. To nie jest coś do zrobienia, bo takie jest przykazanie. To nie jest coś do wypełnienia, bo takie są nasze praktyki kościelne. Tylko to powinno być najważniejsze spotkanie w ciągu tygodnia. Jeżeli ktoś oczywiście chodzi częściej na Eucharystię, co bardzo polecam, to oczywiście każde z tych spotkań jest równie ważne. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby tego nie traktować jako takiej rzeczy, no zobaczymy, kiedy się uda. Często jest tak, że jest niedziela i mamy dużo zajęć i tak sobie to przesuwamy, nie? To może jak wstanę, to może pójdę rano, a jak nie wstanę, to może pójdę w południe, ale goście przyjechali, to może pójdę wieczorem i daj Bóg, się oczywiście uda i pójdziesz wieczorem, ale może coś się jeszcze wydarzyło i na przykład nie poszedłeś. Nie. Koniec, spróbujcie zaplanować sobie i zawsze mieć to zaplanowane. Tego i tego dnia, jeżeli to jest niedziela, to w niedzielę idę na mszę świętą o tej godzinie i całą resztę dnia ustawiam sobie wokół tego. Czyli nie tak, że mam tam jakieś spotkania i tak dalej, ewentualnie gdzieś tam wcisnę mszę świętą. Oczywiście, jeżeli się wydarzy taki dzień, gdzie naprawdę masz po prostu inne rzeczy i one nie były jakby od ciebie zależne, tylko się muszą dziać, to jasne, szukasz wtedy miejsca, gdzie możesz mszę świętą jakby w niej uczestniczyć. Ale kochani, zróbmy takie myślenie, że to jest jakby, kiedy myślisz o niedzieli, to nie do której będziesz spał, nie kiedy będzie obiad, nie kiedy będzie spacer, nie kiedy będzie wyjście gdzieś tam, nie kiedy będzie odpoczynek, tylko najpierw, kiedy będzie Eucharystia. Mówiąc krótko, umiejscowienie jej jako centralnego punktu to jest strasznie ważna rzecz dla serca. Też żeby samemu sobie pokazywać, że to nie jest rzecz jedna z wielu, tylko to jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz najważniejsza. Z tym też związana druga sprawa, jakby w takim byciu na mszy, w sensie w przychodzeniu na nią. Kochani, oczywiście, poza sytuacjami losowymi, tak, kiedy coś się dzieje, no i po prostu naprawdę na ostatnią chwilę wpadam na mszę świętą, bo inaczej się nie dało, to zasadniczo powinniśmy zawsze myśleć tak, że nie tak, że mam mszę o 18, to do 17:55 coś tam jeszcze robię i wpadam na ostatnią sekundę. I tak jak mówię, jeżeli się inaczej nie da, na przykład masz pracę wcześniej, tak, i nie możesz jej skończyć wcześniej, okej, no takie jest twoje życie. Ale jeżeli tylko to zależy od ciebie, czyli ty ustawiasz różne swoje czasy, to kochani, zawsze trzeba być wcześniej przed mszą świętą. Ja mam takie przekonanie, kochani, nie traktujcie tego, proszę, teraz jako jakiegoś tutaj prawa, które powiedziałem. Mam takie przekonanie, że te 15 minut przynajmniej przed mszą świętą naprawdę warto być w kościele, nie? Nie da się inaczej, to się nie da oczywiście, będziesz za 5, będziesz za 1, a nawet czasem się spóźni, bo się nie dało inaczej i to nie był twój wybór, tylko tak było. Jasne, że Pan Jezus cię kocha i Pan Jezus się cieszy, że przyszedłeś. Nawet gdybyś wpadł na ostatnią sekundę na tą mszę świętą, samo to, że tam poszedłeś i chciałeś Go zobaczyć, ale się wydarzyło coś tam po drodze, no to było jak było. Ale jeżeli tylko możesz, 15 minut wcześniej, jakby daj sobie czas na to, żeby się przygotować. Zanim jeszcze co zrobić na tym przygotowaniu, to kochani, mamy oczywiście takie przygotowanie też, można powiedzieć, trochę dalsze, które się nazywa postem eucharystycznym. I to jest taka tradycja, która czasem nam się trochę zapomina, bardzo warto do niej wracać. Nie wiem, czy wiecie, kiedyś chrześcijanie mieli taką zasadę, że pościli od rana, czyli na czczo, aż do Eucharystii. Jeżeli Eucharystia była wieczorem, to od rana chrześcijanie pościli. Dzisiaj mamy w prawie przyjęte, i taka jest zasada, że należy godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej zachować wstrzemięźliwość od wszelkich pokarmów i napojów, poza wodą i lekarstwami. To w praktyce oznacza de facto, że pół godziny przed mszą świętą, czyli na 30 minut przed mszą świętą, jakby post powinien być zachowany. I kochani, nie ma tutaj jakby takich wyjątków, ale ja jestem bardzo głodny, ale nie wiem, chce mi się pić. Tak, można pić wodę oczywiście, ale nie jakieś inne już właśnie napoje. Jeżeli jesteś głodny, ok, gdyby to miało zagrażać twojemu zdrowiu albo życiu, no to jasna sprawa, jeżeli tego potrzebujesz, ale jeżeli jesteś po prostu głodny, to nic ci się nie stanie, jeżeli poczekasz półtorej godziny.
żeby zjeść po. Mówię, co innego, kiedy będziesz w jakiejś sytuacji chorobowej i tak dalej. To jasne, takie sytuacje zawsze zwalniają z takiego prawa. Ale de facto pół godziny przed mszą świętą, czyli godzinę przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu, czyli przed komunią. One zazwyczaj, no prawie zawsze nie wcześniej niż pół godziny, chociaż znam księży, którzy potrafią tam w 20 minut mszę odprawić, no ale zasadniczo pół godziny zazwyczaj przynajmniej jest do komunii świętej. Więc pół godziny przed mszą zachowujemy wstrzemięźliwość. Kochani, to nie chodzi tylko o to, no właśnie, jest taki prawo i poszcze. Jak to należy potraktować? Kochani, to jest pewnego rodzaju duchowa praktyka. Moje ciało ma być jakby puste. Ja wiem, że to jest tylko pół godziny, że się jadło pół godziny wcześniej, to i tak człowiek się czuje pełny. Więc właśnie, tu znowu taka uwaga. To też jakby nie warto w takim kluczu, że kiedy wiem, że idę na Eucharystię, to się wcześniej strasznie objem, tak? I nawet jeżeli to nie będzie w tym czasie postu, tylko to będzie wcześniej, ale wiem, że będę strasznie objedzony na Eucharystii. Raz, że to niezdrowe. Dwa, że właśnie o to chodzi, że człowiek jakby nie ma przygotowanego ciała, które powinno łaknąć Pana Jezusa. Więc znacznie lepiej obiad, czy kolację, czy cokolwiek zjeść po prostu po Eucharystii. Jako agapę, o tym też będę jeszcze mówił potem w odcinkach, czyli ucztę po Eucharystii. Ucztę po uczcie. Natomiast chodzi o to, żeby duchowo serce i ciało przygotować do czegoś takiego. Pragnę, łaknę, chcę Pana Boga, potrzebuję, jestem pusty, potrzebuję, żeby przyszedł i żeby mnie wypełnił. Następująca rzecz, to bardzo warto, jeżeli tylko masz taki czas i możliwość, żeby przed Eucharystią, zanim jeszcze na nią pójdziesz, na przykład w domu, albo właśnie w ciągu tych 15 minut też przed Eucharystią, zapoznać się z czytaniami. Czyli bardzo warto sobie przeczytać wcześniej, jakie jest czytanie, jaki jest psalm, jaka jest Ewangelia, trochę się nimi pomodlić. Niektórzy mają taki bardzo piękny zwyczaj, że codziennie rano, kiedy się budzą, to pierwszą rzecz, którą robią, to czytają właśnie słowo z liturgii na dany dzień. I potem przez cały dzień chodzą z tym słowem i wieczorem ono im się, jeżeli są wieczorem na mszy, to wieczorem ono im się dopełnia przez Eucharystię. To szczególnie w niedzielę bardzo warto poczytać czytania wcześniej i o nich pomyśleć, jakby pomodlić się, to słowo porozważać. Czy jakby przygotuj się już, bo potem czasem się rozproszymy, nie usłyszymy tego słowa, nie ma na przykład kazania czasem, więc jakby też to słowo może nam umknąć. Przygotuj się wcześniej, jakby czytając słowo. Kochani, teraz tak. Przychodząc do kościoła, co należy zrobić? Wiecie, że jak wchodzimy do kościoła, to w każdym kościele jest kropielnica. I to jest zwyczaj i gest, nie tylko związany oczywiście z wchodzeniem na Eucharystię, ale który bardzo warto praktykować. Na czym polega ten gest? On ma podwójne znaczenie. Pierwsze to jest po prostu obmycie. Ja wiem, że to jest symboliczne, bo my tam nie myjemy rąk, ale nie wiem, czy wiecie, to jest związane z takim gestem, który kiedyś był, jakby kapłani go mieli w tym dawnym rycie, tak zwanym trydenckim, gdzie przed Eucharystą kapłan mył ręce. To była dobrowolna, jakby dobrowolny rytuał, ale wielu kapłanów go wykonywało, że mył specjalnie ręce, odmawiając taką modlitwę o tym, żeby Pan go oczyścił. I dokładnie to samo robimy wchodząc do kościoła, że jakby wchodzimy ze świata, z różnych rzeczy w tym świecie i chcemy zrobić taki moment takiego, okej, tamto co było, niech się oczyści. I ta woda, którą bierzemy i też którą się oczywiście żegnamy, mówimy, Panie Jezu, teraz w Twoje imię całe to moje życie, proszę Cię, obmyj, oczyść, wchodzę w Twoją świętą przestrzeń. Chcę jakby wejść do Królestwa Niebieskiego tutaj, do tej świątyni, gdzie Ty tu mieszkasz. Więc jakby potraktujcie ten gest bardzo poważnie, nie tylko w zasadzie tam chlap, chlap, tak, jak to często robimy, tylko bardzo, no, bardzo konkretnie. Oczyszczenie, przypomnienie sobie chrztu, przypomnienie, że jesteśmy w Trójcy Świętej, to oczywiście będzie potem też na Eucharystii, ale jakby już od początku, kiedy wchodzimy do kościoła, to robimy. Miejsce w kościele, kochani, może zabrzmi to głupio, ale wbrew pozorom miejsce w kościele jest ważne. Kochani, jedna idea powinna nam przyświecać przy wybieraniu sobie miejsca w kościele. Tą ideą oczywiście nie są ani pierwsze, ani ostatnie ławki, żeby mnie widzieli albo nie widzieli, że akurat mam taki czas, że chcę się tam w samotności modlić, to się schowam tam pod chórem. Nie, kochani, to jest skoncentrowanie na sobie. Jedna idea nam powinna przyświecać, jeśli chodzi o miejsce. Tą ideą jest to, że chcemy brać udział w Eucharystii. A Eucharystia to są również znaki, widzialne gesty i słowa, więc chodzi o to, żeby nie tylko słyszeć, ale również widzieć. Więc usiądź w kościele tak, nikt ci nie każe siadać w pierwszej ławce, ale usiądź w kościele tak, żebyś widziała, co się dzieje na Eucharystii. I oczywiście, jeżeli do tego dochodzą, że tak powiem, sprawy grzecznościowe, bo trzeba ustąpić komuś miejsca i wtedy wylądujesz gdzieś tam z tyłu kościoła, w porządku, jest to sprawa. To nie tak, że nie, proszę pani, ja pani starszej nie ustąpię miejsca, bo ja muszę widzieć. Nie no, bo oczywiście, że nie. Ale idea główna jest taka, że chcemy uczestniczyć w Eucharystii, czyli nie bądź schowany, nie bądź za filarem, nie bądź gdzieś tam, bo ty się właśnie masz taki moment wsobny i chcesz się tam gdzieś zachomikować. Nie. Bierzemy udział, a tym również są nasze oczy, jest również wzrok, widzenia gestów liturgicznych, kontakt z tym, które Eucharystię sprawuje. Więc to jest jakby taka główna idea przy zajmowaniu miejsca w kościele. I kochani, najważniejsze na koniec oczywiście. Kiedy już jesteśmy w kościele, mam nadzieję, 15 minut przed,
warto zrobić dwie rzeczy, jeżeli chodzi o modlitwę. Po pierwsze, podziękuj. Myślę, że bardzo niewielu z nas dziękuje przed każdą Eucharystią za to, że mogę tu być. Czyli podziękuj za to, że żyjesz, że jesteś w kraju, w którym Eucharystię wolno sprawować, bo są takie kraje, gdzie nie wolno, że jesteś w kraju, gdzie ta Eucharystia jest dostępna, gdzie jest jej bardzo dużo, chociaż niektórzy się obrażają, że tyle tych mszy świętych jest, że jesteś w kraju i Pan Bóg daje Ci taką łaskę, że jeżeli tylko chcesz, to możesz codziennie na Eucharystię pójść i że Pan Bóg Ci siebie chce dać dzisiaj. Więc usiądź na początku i podziękuj. Kochani, pamiętajcie, Eucharystia to jest dziękczynienie. Słowo Eucharystia dosłownie oznacza dziękczynienie, więc zacznij Eucharystię od dziękczynienia, czyli od tego, czym ona jest. Usiądź i podziękuj Panu Bogu, że możesz tu być, że dał Ci dzisiaj tę łaskę kolejny raz. Dotrzeć na Eucharystię i za chwileczkę ona się rozpocznie i już mu dziękujesz za to, że on do ciebie przyjdzie. A potem się wycisz. I kochani, to jest strasznie ważne. Eucharystia ma oczywiście również wymiar wspólnotowy. Będę o tym mówił. Są takie momenty, gdzie nawiązujemy więzi, gdzie bardzo ważne jest to, że jesteśmy razem. Ale tuż przed Eucharystią naprawdę warto na moment zostawić relacje ludzi i tak dalej. Nawet jeżeli przyszedłeś z kimś, albo to jest Eucharystia jakaś wspólnotowa jakaś ma, to często to widziałem, że jest tak, że jest w kaplicy, po prostu są ludzie, którzy się znają, na przykład kiedy jest Eucharystia wspólnotowa. Jest gadanie, jest, bo dawno się nie widzieliśmy, albo sobie coś tam opowiadamy, albo przygotowujemy coś do liturgii i tak dalej. I okej, przez pewien czas tak może być, ale tuż przed Eucharystią, właśnie na te 15 minut, na te 10 minut przed, powinno to wszystko wylądować. Powinno to wszystko się zamknąć, po to, żeby każdy się trochę skupił na tym, co ma się dokonać. Żeby każdy zostawił trochę świat, zostawił ludzi, zostawił relacje, zostawił różne sprawy, siebie również zostawił i po prostu w ciszy poczekał na przyjście Pana Jezusa. Czyli, Panie Jezu, rozpoczynamy spotkanie przede wszystkim z Tobą. To jest też spotkanie oczywiście z nami, ale najważniejszy tu jesteś Ty. Więc jakby podwójny rodzaj tej modlitwy. Podziękowanie i skoncentrowanie się w ciszy na Nim. Niedobrze jest, kiedy przed Eucharystią się dzieją jakieś tam rzeczy, śpiewania i tak dalej. Oczywiście może być takie przygotowanie, bo można się uczyć śpiewu, może być jakiś komentarz liturgiczny, ale przed samą powinno być trochę ciszy, po to, żeby każdy w tej ciszy usiadł w obecności Pana Boga. I kochani, tak najkrócej, jeżeli chodzi o takie przygotowanie, czyli co zrobić przed Eucharystią. W następnym odcinku zajmiemy się pewnie tym, jak się ubrać, bo wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste i jest w ogóle bardzo ważne. Ale to pewnie w środę. Na dzisiaj tyle. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to pierwsze spotkanie. Cieszę się niezmiernie, naprawdę, cieszę się niezmiernie, jak szczerbatę na suchary, że będziemy się tą Eucharystią zajmować. Mam dużo dla Was naprawdę ciekawych rzeczy, które Wam oczywiście opowiem, kiedy będzie już o znakach i tych różnych, bo jest naprawdę tyle pięknych tradycji Kościoła, o których ludzie nie wiedzą, z historii też jakby, ze znaczenia, symboliki, to są przepiękne rzeczy. Więc spróbuję Wam to wszystko jakoś opowiedzieć, żebyście się mogli jakoś tak bogato do Eucharystii nastawić, żebyście ją przeżywali najpełniej, jak się da. Oczywiście pamiętajcie w tym wszystkim, tak zawsze, chodzi tylko jedno, o miłość. Jak masz miłość, to Ci wystarczy, jeżeli chodzi o Eucharystię. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się w następnym odcinku. Z Bogiem, pa!